Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na Kościerskim Rynku, gdzie na godzinę 12 właśnie dzisiaj zapowiedziano demonstrację Konfederacji przeciwko dyskryminacji, szeroko pojętej dyskryminacji, na plakatach było sanitarnej. Zapytamy organizatorów, o co tak naprawdę chodzi w tej demonstracji. Zapraszamy. Możemy organizatora poprosić? Ciebie proszę. Dzień dobry. Proszę przedstawić. Dzień dobry Państwu. Konrad Niżnik, Konfederacja Korony Polskiej, wiceprzewodniczący okręgu numer 26 Gdynia-Słupsk. Ja chciałem zapytać, czego dotyczy ta dzisiejsza demonstracja? Szanowni Państwo, tak jak żeśmy spotkali się w zeszłym tygodniu w Gdańsku, gdzie była to manifestacja nie dla polityki rządu, podobnie jest też i tutaj, aczkolwiek akcenty bardziej są jakby nastawione na ogólnie pojęty sanitaryzm. Mam tu na myśli nasze oburzenie, które zresztą nie od dzisiaj jakby artykułujemy. Mówimy o oburzeniu odnośnie przymusowym szczepieniom, odnośnie paszportom covidowym, czy w ogóle całej tej otoczce związanej z lockdownami i po prostu mówiąc wprost gnębieniem Polaków przez szeroko pojęty sanitaryzm. Dlatego chcemy powiedzieć stanowczo nie, mamy tego dosyć. Inne państwa pomału z tego wychodzą, a u nas jakby tego nie dostrzegano, tak? Rząd wprowadził nową politykę na rok 2022, czyli testuje kolokwialnie mówiąc wszystko, co się rusza. I zakładają, że nawet jeśli ktoś ma chrypkę, czy ktoś ma katar, automatycznie ma wykazywaną chorobę w postaci COVID-a, przenoszony jest na kwarantannę i to rodzi bardzo dużo patologii, tak? Takich, że dzieci nie mogą uczyć się w szkołach, że lekarze leczą teleporadą, że sanepid zamiast zajmować się przysłowiową wodą w kranie, wysyła ludzi i to jest głównie ich temat, którym się zajmuje, wysyła ludzi na kwarantannę. Wreszcie policja, która powinna zajmować się przestępstwami takimi kodeksowymi, chodzi po galeriach, po sklepach, sprawdza, czy ludzie mają maseczki, więc to nie wszystko tak powinno wyglądać. Chcemy normalności, jesteśmy ludźmi normalnymi, świadomymi i przede wszystkim wolnymi i przeciwko temu tutaj będziemy dzisiaj manifestować. Ja jeszcze tylko kończąc, chciałbym jakby tutaj powiedzieć, że organizatorami tego wydarzenia jest Klub Konfederacji Wolność i Niepodległość. Są to panowie Radosław Iwelski oraz Szymon Okoniewski, którzy tutaj pochodzą z tego miasta pięknego Kościerzyny. I co warte jest też tutaj nadmienienia i uwagi, że z prośbą o zorganizowanie tego wydarzenia jakby wystąpiło też tutaj okoliczni, że tak powiem, mieszkańcy, czyli społeczność kościerska. I myślę, że to należy pochwalić, jest to oddolna inicjatywa, a z racji tego, że Konfederacja od początku wspierała takie osoby, od początku zajmowała się tym tematem i uważała, że to nie tak powinno wyglądać. Dlatego czujemy się jakby w obowiązku niejako, żeby dalej tym ludziom na różne sposoby pomagać i między innymi dlatego znajdujemy się tutaj na tym rynku w Kościerzynie. Jasne. Wyszczególniliśmy tak naprawdę te wszystkie szczegóły, które Was niepokoją. Chciałem zapytać, czy w związku z tym macie swój pomysł na to, jak walczyć w tej chwili z koronawirusem? Znaczy, pomysł był i to nie jest żadna nowość. Od początku żeśmy mówili, tak, trzeba przejść nad koronawirusem do porządku dziennego. Dobrze wiemy, że to jest choroba sezonowa. Dziwnym trafem jest tak, że pokrywa się z grypą, tak? I uważamy, że to jest jakaś odmiana grypy. Owszem, może jest troszkę bardziej, że tak powiem, zjadliwa, ale ja nie jestem lekarzem, więc ja bym się nie chciał w tej kwestii wypowiadać. Dlatego, jeśli mamy wrócić do normalności, to zachowujmy się normalnie. Mamy dużo żalu do jakby też mediów różnego typu. Mówimy głównie o tych mediach mainstreamowych, które jakby, proszę zauważyć, tak, jak epatują czerwonym paskiem, pilne, tak, uwaga, ilość zgonów i tak dalej, tak. Dobrze wiemy, że
wszystko to no, było jakby wyreżyserowane, bo to też nie jest przypadek, że mówimy teraz nagle, że kończymy, tak? Zaczynają się takie głosy w WHO, tak, potem poszczególne państwa mówią, że z tego wychodzimy, tak, więc no, to jakby no, powoduje, że był moment startu i jest moment końca, tak? My chcemy, żeby już ten koniec był tu, dzisiaj, na tym rynku, tak, i o to będziemy walczyć. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. My teraz, szanowni państwo, podejdziemy do kolejnego z manifestantów i zapytamy o opinię w sprawie tej demonstracji, manifestacji. Witam serdecznie. Proszę się przedstawić. Nazywam się Michał Kolczyk. Jestem osobą niezwiązaną z partią, niezaangażowaną politycznie. Ja chciałem zapytać właśnie w kontekście dzisiejszej manifestacji, czy merytorycznie można uzasadnić ten sposób, bo na plakacie pojawiły się hasła, tak? Stop sanitaryzmowi, stop przymusowym szczepieniom, stop dzieleniu Polaków, nie wiem, co jeszcze było. Generalnie stop przeciwko temu, co się dzieje aktualnie w Polsce. To znaczy w tej chwili sytuacja wygląda tak, że jeśli ktoś chce zbierać dane merytoryczne, może mieć dostęp do bardzo szerokiego zakresu poglądów, może słuchać bardzo szerokiego zakresu ludzi. Oczywiście w telewizji mamy jeden rodzaj narracji. Nigdy nie było tak, żeby nauka, wiedza polegała na tym, że jedna osoba, zwłaszcza w kontekście nowego zjawiska, jakim jest nowa choroba, wiedziała wszystko. Była wyposażona w jedną słuszną ideę, zwłaszcza, że na przykład w odniesieniu do tych preparatów, które są stosowane jako prewencja zakażeń SARS-CoV-2. Jeden z głównych twórców, Robert Mallory, wypowiada się bardzo jednoznacznie, a to jest człowiek, który stworzył tą technologię w przeważającej mierze. Niedawno słuchałem wykładu, właśnie to był wywiad, ale tak naprawdę to był wykład, który trwał 2 godziny 36 minut. No Robert Mallory opowiada od początku do końca całą drogę, całą trasę wytworzenia technologii, która jest obecnie stosowana w takich preparatach jak firmy BioNTech, Pfizer. I warto posłuchać tego człowieka, ponieważ on chyba najlepiej wie, jak to zostało stworzone, po co, dlaczego, w jaki sposób, kto brał w tym udział, jakie były cele i tak dalej. Natomiast w tej chwili no, Robert Mallory występuje bezwzględnie przeciwko zmuszaniu ludzi do podawania tego typu preparatów, ponieważ ostrzega przed potencjalnymi działaniami ubocznymi, przed naszą niewiedzą w kontekście tych preparatów. To nie jest tak, że ktoś się neguje dlatego, że uważa, że to jest złe, że ma taką wiedzę, że gdzieś pozyskał źródło wiedzy z jakiegoś kosmicznego źródła i tak dalej. To jest wiedza oparta na opinii na przykład człowieka takiego jak Robert Mallory. To jest człowiek, który wie, co mówi, tworzył tę technologię. Ci, którzy się pytają, bardzo często nawet nie znają tej postaci. Dramat polega na tym, że Robert Mallory został niedawno zbanowany przez Twitter. Miał 500 000 followersów na tym medium i został zamknięty. Zamknięto usta temu człowiekowi. Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego nie dopuszcza się tak merytorycznych osób? Jest w internecie opinia francuskiego oficjela, który blisko 30 lat pracował jako ekspert dla Francji, dla WHO i tak dalej. Ostrzega, mówi, dlaczego. To nie jest tak, że ten człowiek, to jest człowiek, który jest za szczepieniami, podobnie jak ja jestem człowiekiem, który jest zwolennikiem szczepień. Powiem dlaczego. Nie boję się szczepionek, bo pracując kiedyś w pogotowiu, miałem taki przypadek, gdzie jeden z psychicznie chorych moich pacjentów włamał się do środka zdrowia i zaszczepił się wszystkimi szczepionkami naraz. Nic się nie stało. Dlaczego? Preparaty szczepionkowe są bezpieczne, natomiast tutaj mówimy o zupełnie nowej technologii, która, no, jeżeli będzie okazja, powiem, jak to wygląda. To są dane mainstreamowe, to są dane, te, które będę podał ze źródła, którym jest na przykład firma BioNTech, twórca preparatu tak zwanego Pfizera. Nie? Pierwsze kłamstwo i przekłamanie dotyczy tego, że preparat firmy Pfizer nie został stworzony przez firmę Pfizer, preparat stworzony przez firmę BioNTech. Firma BioNTech jest firmą normalną, jest transparentną, publikuje wszystkie dane, każdy może w to wejść. Każdy może to obejrzeć. To nie są dane tajne, to są dane od producenta. Jeśli ktoś to przeczyta, jeśli ktoś zwróci uwagę na to, jak ten produkt powstawał, w jakiej sekwencji, jak szybko, jaki był cel. Projekt stworzenia tego preparatu nosi nazwę Light Speed, prędkość światła. No to sugeruje już, że chodziło prawdopodobnie o... Zresztą Uruk Sahin, to jest prezes tej firmy, wprost mówi, jest to wyłuszczone na tej stronie własnej producenta, gdzie mówi, naszym celem było stworzenie w jak najszybszym czasie preparatu dostępnego na całym świecie. W jak najszybszym czasie. Ja nie komentuję tego stwierdzenia, to jest komentarz pana szefa firmy BioNTech.
Potem oczywiście został dokooptowany do tego producent. Czy nie wiem, jaka jest w tej chwili relacja między firmą BioNTech, firmą Pfizer. Natomiast na przykład nie wiem, czy kiedykolwiek pojawiła się w telewizji, ja nie słyszałem, ani w żadnym medium, nazwa Fosun. Fosun to jest wielkie konsorcjum chińskie, które było pierwszym kooperantem firmy BioNTech w temacie preparatu. Dopiero następnego dnia podpisał kooperację Pfizer jako firma, która miała rozprowadzać ten. Także my się chcemy odnieść merytorycznie, my nikogo nie próbujemy do czegokolwiek przekonywać. Ja nikogo nie chcę do nikogo namawiać, przekonywać i tak dalej. Mówię, wejdźcie, proszę Państwa, w dane mainstreamowe, wejdźcie w dane producentów. Obejrzyjcie, posłuchajcie, zobaczycie, czy to jest. To nie są dane, te dane są ogólnie dostępne. Każdy może w je wejść, każdy może je znaleźć, każdy może ich słuchać. A zamykanie ludziom usta, no podobno żyjemy w demokracji. Demokracja, z tego co dobrze pamiętam, to jest taki ustrój, który podobno polega na ścieraniu się różnych opcji, a nauka polega na tym, że my nigdy nie wiemy, co jest tak naprawdę prawdą ostateczną. My próbujemy do niej dociec, ale jeżeli komuś zamyka się usta i wyrzuca się go z debaty publicznej, to nie prowadzi do niczego dobrego, ponieważ tak nauka nigdy się nie rozwinie. Jeszcze parę słów na temat podziałów, które w światowym społeczeństwie, nie tylko polskim, powstały po 2020 roku. Też pan wspominał wcześniej przed rozmową, że to bardzo niepokojące trendy. Znaczy, ja mam do wszystkich ludzi... Jeszcze proszę o może 5 minut. Troszkę się cofniemy, żeby... Sprawę do końca i zaraz zaczynamy. Ja mam dobre życie. Jestem człowiekiem, który fajnie żyje i bardzo dobrze sobie radzi w życiu. Między innymi dlatego, że zawsze zadaj sobie bardzo proste pytanie. Co potem? I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Dzisiaj wszyscy walczą z panem Niedzielskim, z panem Morawieckim i tak dalej. Jest wielka batalia. Ale moja uwaga jest taka. Proszę Państwa, ci Państwo kiedyś odejdą. Ale jeśli dziś dojdzie do sytuacji, w której my jako obywatele, mieszkańcy, sąsiedzi, relacja pacjent-lekarz, przyjaciele i różnych innych konfiguracjach, już, ludzie, którzy żyją ze sobą, zostaniemy skłóceni, zostaniemy sponiewierani, zostaniemy na szczucie jedni na drugich. To pamiętajmy, tamci odejdą. Kto dzisiaj pamięta nazwiska ministra sprzed lat 10, 15, 20, sprzed 3 miesięcy? Cześć Boże, witajcie wolni i świadomi ludzie. W związku z tym z tego pięknego sugeruję, miasta, żebyśmy nie dali się podzielić, ponieważ potem będziemy musieli ze sobą żyć. Super, bardzo podzieleni... się cieszymy. Miło tak, dziękuję bardzo. Pogody, ale pogody... Przeniesiemy się troszeczkę na front tej manifestacji i spróbujemy Państwu zrelacjonować to, co się tutaj dzieje. Na wezwanie poszła Grzegorza Brauna. No i też nie było pogody. I co nam powiedział bardzo mądrego? Niestety nie my tu rozdajemy karty, my też byśmy się woleli z Państwem spotkać w lipcu na krótkich rękawkach, sączyć sobie może piwo, ale niestety no, warunki są... jakie są i dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj. Szanowni Państwo, mamy świadomość, po co się tu spotykamy, tak? Ten cyrk, te obostrzenia trwają już blisko 2 lata i naprawdę możemy czuć się zmęczeni. Co więcej, jest bardzo wiele niepokojących informacji. Ja tylko przypomnę, że w samym miesiącu styczniu próbowano procedować i wprowadzić jakby pod obrady, no i w konsekwencji to uchwalić, 2 haniebne ustawy. Mówię tu o ustawie Lex Hoca, a potem Lex Confident. Szanowni Państwo, spotykamy się tu, by powiedzieć głośne nie dla ogólnie pojętego sanitaryzmu, nie dla obowiązkowym szczepieniom, czy wreszcie nie dla paszportom, nie paszportom covidowym. Szanowni Państwo, ten rząd wprowadził bardzo dużo patologii. Ja może jeszcze, jak będzie czas, to o nich pokrótce powiem później. Chciałbym teraz jakby przedstawić organizatorów tego wydarzenia. To są ludzie z tej ziemi, tak, tutaj działają. Co jest warte podkreślenia z tego, co mi wiadomo, to, że to wydarzenie jest tutaj dzisiaj,
to wynika też niejako z prośby, jaką wystosowało społeczeństwo kościerskie. Dlatego my, jako Konfederacja Wolność i Niepodległość, która no od samego początku wspiera takie osoby, dlatego no jakby od razu no żeśmy przytaknęli, od razu żeśmy odpowiedzieli na ten apel i dlatego znajdujemy się tutaj dzisiaj z Państwem. Zaproszę teraz tutaj na mównicę dwóch panów. Jednym będzie z nich Radosław Iwelski, członek Ruchu Narodowego i lider Konfederacji w Kościerzynie oraz Szymon Okoniewski, który jest pełnomocnikiem Ruchu Narodowego na to piękne miasto Kościerzyna. Przywitajcie ich brawami i zapraszam. Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie i, że tak powiem, stres. Jest to dla mnie premiera wystąpić tutaj przed tak liczną publicznością. Dziękuję za przybycie w tak kiepskiej pogodzie. Nazywam się Radosław Iwelski, tak jak już słyszeliście Państwo, i mam zaszczyt być przewodniczącą osobą tego wydarzenia. Przy pomocy kolegi Szymona Okoniewskiego i innych działaczy mamy dzisiaj możliwość spotkania się i okazania sprzeciwu wobec nieudacznej polityki rządu. Wymagało to, jak wszystko w życiu, troszkę organizacji i czasu, żeby dopiąć pewne kwestie w całość. Z tego miejsca dziękuję serdecznie za zaangażowanie i pomoc. Spotkaliśmy się tutaj nie przypadkiem, ale spotkaliśmy się dzisiaj, aby powiedzieć stanowczo nie dla przymusu szczepień, nie dla segregacji sanitarnej, jak również nie dla paszportów covidowych. Niezależnie od statusu społecznego jesteśmy podobnego lub też tego samego zdania co do powagi wyżej wymienionych tematów. Mamy do czynienia prawdopodobnie z największą manipulacją na skalę globalną, która zbiera żniwo ludzi nieświadomych tego otóż zagrożenia. Wiele kontrowersyjnych decyzji w przeciągu ostatnich 22 miesięcy zostało bezprawnie usankcjonowane na fundamencie strachu i kar finansowych. I tutaj właśnie ten strach jest narzędziem chyba każdego rządu, żeby zmusić przeciętnego człowieka pójścia w kolana, jak to się mówi kolokwialnie. Więc pytam was, czy chcecie tak żyć? Nie! Wątpię. Myślę, że większość z was ma swoje zasady życiowe i chce je konsekwentnie egzekwować w zgodzie z własnym sumieniem i zdrowym rozsądkiem. Nie potrzebujemy zmanipulowanych sondaży i zakłamanych pseudomedycznych bzdur. Cieszy mnie fakt, że zebraliśmy się dzisiaj z ludźmi wykształconymi i ludźmi, którzy mogą relacjonować z pierwszej linii frontu. Mam nadzieję, że będziemy mogli posłuchać doświadczeń, których nie usłyszymy ze źródeł głównego medialnego pszenicowanego przekazu. Chciałbym również bardzo podziękować kolegom, którzy przybyli do nas z Gdyni, Gdańska oraz wielu innych miejscowości, aby wesprzeć tutejszych działaczy. Bardzo ucieszył mnie też pan poseł Artur Dziambor, który znalazł dla nas wszystkich czas i postanowił nam potowarzyszyć w tym dniu. Za to bardzo mu dziękuję. Dziękuję panie Arturze. Zapraszam na moje miejsce teraz Szymona Okoniewskiego, który też by chciał parę słów tutaj dodać od siebie. Zapraszam do wypowiedzi później innych kandydatów tutaj i dziękuję bardzo za przybycie. Dzień dobry Państwu. Jak już kolega wspomniał, nazywam się Szymon Okoniewski, jestem pełnomocnikiem Ruchu Narodowego w Kościerzynie. Małe informacje dla was. Dlaczego się spotkamy dzisiaj na rynku? To nie jest przypadkowe miejsce. Spotkamy się dlatego, że tutaj w okolicy są biura poselskie posłów, którzy tak pragną nas segregować. Którzy tak bardzo pragną przymusu do szczepień. Biuro pani posłanki Barbary Nowackiej jest za państwa plecami. Jest, u góry, na pierwszym piętrze.
biuro pani posłanki Szenyżyn i oraz pana Marka Rutki. Również są tutaj. Pamiętajmy, Kościelacy, kogo mamy u nas na ziemi. Żebyśmy zapamiętali sobie to, że oni u nas są, kogo gościmy. Nasze stanowisko jest od samego początku niezmienne. Pragniemy przywrócić normalność. Pragniemy przywrócić normalność. Nie mamy, nie chcemy segregacji na uniwersytetach, jak pani Szenyżyn tego pragnęła. I nadal to mówi, że chciałaby segregować studentów, którzy są szczepieni i nie są szczepieni. Nie chcemy żadnego szczepienia uczniów. Uczniowie w szkole 1-3 już sami zaczynają się segregować. Pokazują palcem, że ten uczeń nie jest szczepiony, a ten uczeń nie jest szczepiony. Przywróćmy normalność w szkołach. Nie będę za długo się rozwijał tutaj, bo pogoda tam nie dospiera. Tylko naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby ogłosić ludziom rządzącym w Warszawie, że naprawdę pragniemy wolności i stop segregacji sanitarnemu. Dziękuję. Segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Szanowni Państwo, mamy krótką pamięć. Znaczy mówię też o sobie, żeby to nie było, że tylko Państwo mają krótką, a ja mam długą. Nie pamiętamy już de facto, co było tydzień temu, a co dopiero, co było rok temu, dwa lata temu. Więc ja szybciutko przypomnę, że rok 20, pamiętacie, kiedy to się wszystko zaczęło? Pamiętacie, co się działo w sklepach? Ta panika. Pamiętacie te obrazki takie w telewizji? Wtedy rozpoczął się też lockdown i to się wszystko zaczęło, tak? Oczywiście nic to nie dało, tak? To miało wszystko powstrzymać rzekomą pandemię, nic takiego nie miało miejsca. W roku 21 ogłoszono, no już oczywiście mówiono o tym dużo wcześniej, tak? No, że mamy szczepionki, przepraszam, jakiś preparat, tak? No, że teraz to już będziemy na prostej, tak? Oczywiście znowu był lockdown, tak? I nic to kompletnie nie dało, bo dać nie mogło. No i teraz mamy rok 22, tak? Jest nowa strategia rządu. Będziemy wszystkich testować i teraz znając, że tak powiem, jakość tych testów i co one testują, to generalnie prawie każdy, który ma, nie wiem, jakiś katar, ma de facto COVID, tak? W związku z tym bodajże 1 lutego na izolacji bądź kwarantannie, bo to są dwie, wbrew pozorom dwie różne rzeczy, było prawie 1,5 miliona Polaków. Ten rząd nie ma żadnej strategii walki, jedynie co może robić, to może patrzeć na zagranicę, ale nie osobiście ta zagranica nie interesuje. Jesteśmy tu, teraz i w Polsce i my jesteśmy ważni, a nie to, co się dzieje za granicą. Szanowni Państwo, teraz będzie kolejny mówca. Będzie to pan Krzysztof Szymański z Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, który dodatkowo jest liderem Ruchu Narodowego na okręg numer 26, czyli tak zwany okręg gdyńsko-słupski. Przywitajmy go brawami! Dzień dobry, witam Państwa. No, pogoda jest, powiedzmy, adekwatna do sytuacji naszej w kraju, do tego, jak wygląda nasza służba zdrowia w stanie opłakanym. No i właśnie o tej służbie zdrowia chciałbym na początek trochę poopowiadać. I można różne rzeczy mówić, a ja bym chciał kilka historyjek z mojego życia i z życia bliskich mi osób, bo myślę, że to najlepiej pokazuje nam, z czym tak naprawdę w tym momencie się borykamy. I myślę, że taką pierwszą ciekawą historią, z czym teraz mamy do czynienia, jak wygląda nasza służba zdrowia, to jest przypadek mojej przyjaciółki, mojej znajomej, która z 2-miesięcznym dzieckiem z powodu biegunek pojechała do szpitala. No i okazało się, że i matka, i dziecko są zainfekowane COVID-em, trafiły do izolatki. Wyobraźcie sobie Państwo absurdalność tej sytuacji, że 2-miesięczne dziecko było w izolatce w szpitalu, gdzie nikt do tego pacjenta nie przychodził, nikt z tą matką nie rozmawiał poza, uwaga, uwaga, jesteśmy w szpitalu, rozmowami telefonicznymi. Dzwonili do niej. Lekarze dzwonili, pytali się matki, jak się czuje dziecko w szpitalu. To jest
stan naszej służby zdrowia w tym momencie. Druga sytuacja, to już taka bardziej moja, też zostaniemy jeszcze przy dzieciach, bo akurat jestem szczęśliwym ojcem i w trakcie pandemii był jeden z porodów. No i też absurdalność sytuacji, jedziemy na poród, trwa już akcja porodowa, no i ja chcę wspierać moją żonę, tak? Wsparcie psychologiczne, takie emocjonalne, chcę jej pomóc z torbami, jedziemy, zaraz wchodzimy na salę porodową i okazuje się, że ja się odbijam od drzwi. Ja nie mogę z nią wejść. Ona może, ja nie mogę, bo może mam COVID-a. No przepraszam bardzo, ale chyba żyjemy w jednym domu, w jednym, nazwijmy to, środowisku mikrobiologicznym. Jeżeli ona ma COVID-a, to ja też. Jak ona nie ma, to ja też nie, teoretycznie. I w tej sytuacji ja się odbiłem od drzwi, no i stałem sobie 3 godziny pod wejściem, w mrozie, z torbą, czekając, aż pielęgniarka powie, no dobrze, wchodzicie na salę porodową, już teraz pan może. Przed chwilą pan nie mógł, a nikt mi nie zrobił testu, nie? Żeby nie było. Przed chwilą nie mogłem, ale teraz już mogę, teraz już jestem legalny. Inna sytuacja, mam na swoim koncie taką diagnozę, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo to diagnoza lekarska, gdzie byłem osłuchiwany przez telefon, czyli teleporada, pan kaszel, nie? O, angina. Autentyk. Dostałem antybiotyk. Został mi przepisany antybiotyk przez telefon. Tak? Tak samo dzieci. Jeżeli moje dzieci chorują i próbuję uzyskać jakąś pomoc lekarską, to w pierwszym rzędzie muszę przejść pierwszy stopień weryfikacji, czyli muszę porozmawiać telefonicznie z lekarzem, czy ten przypadek jest naprawdę taki sensowny, że ja muszę zagrozić całemu społeczeństwu wyjściem z domu. Dopiero jak wyrażą zgodę, to ja mogę przyjechać. Wtedy przychodzi do moich małych dzieci taki ufoludek, ubrany w te wszystkie skafandry. Pani doktor przychodzi, zajrzy w gardło, osłucha, jeszcze tyle dobrze, dziękujemy, osłucha, wyjdzie i dzwoni. Dzwoni z drugiego pomieszczenia do mnie powiedzieć mi, jaka jest diagnoza. Też absurdalne. Można się śmiać i nawet by było śmieszne, gdyby nie było prawdziwe. Niestety tak to teraz wygląda. No ale tych absurdów jest o wiele więcej. Te nieszczęsne maseczki na przykład. Jest obowiązek tego noszenia, a były już na szczęście wiceminister zdrowia, pan Szumowski, śmiał się z tego. Śmiał się na pytanie, czy jest sens. Mówił, wzruszył ramionami, mówił, że nie ma to żadnego sensu. Śmiał się, tak? Śmiał się, że noszenie maseczek w zasadzie nic nie daje. Ale ostatnio pojawiła się ważniejsza informacja. Bo tu można sobie dywagować, tak? Daje, nie daje, nie wiem, no coś tam blokuje, tak? Ludzie tak nie plują, no to dobra, okej, coś tam daje, no. Ale ostatnio się pojawiła ważniejsza informacja. Politycy PiS-u zaczęli publicznie w mediach podczas wywiadów przyznawać, że maseczki nie są wprowadzone po to, żeby hamować transmisję wirusa. Maseczki są wprowadzone po to, że to jest symbol. To jest symbol, że ja wychodzę na ulicę i ja nie mogę zapomnieć o tym, że jest pandemia. Bo ja widzę, że ludzie to noszą. Nie mogę wejść do sklepu, bo widzę, że ludzie to noszą. To jest symbol, który oni utrzymują po to, żeby utrzymać ten stan takiego poczucia zagrożenia, poczucia istotności według nich problemu, z którym my jako, takie poczucie, że my jako społeczeństwo jesteśmy absolutnie zagrożeni. I rozwiązanie, jakie na to miało być, ostatnia prosta, tak zwana, tak? Teraz już prześmiewczo nazywane ostatnie rondo. Bo ile tych dawek by nie było, to się co kilka miesięcy dowiadujemy, że jednak jedna miała być, ale jednak nie, to teraz dwie. No jednak dwie to nie, bo teraz ci mniej odporni to 3. No a po trzeciej to, no teraz już słyszałem, że 4 dla tych najbardziej zagrożonych, tak? Czyli z najmniejszą odpornością. Jaki jest w tym sens? Nie wiem, ale ewidentnie widać, że albo czegoś nam nie mówią, albo celowo oszukują po prostu. I im dalej w las idziemy, tym nie widać tego rozwiązania. Ja pamiętam, miałem taki wywiad rok temu w Telewizji Polskiej Regionalnej. I pani redaktor się mnie zapytała, dlaczego ja jestem taki przeciwko tym rozwiązaniom wszystkim, które przyjmują kraje Europy Zachodniej. Ja mówię, no
ale po co kopiować kogoś, kto przegrywa? Czy pani widzi, że te rozwiązania, które oni wprowadzają, czy im to pomaga, czy oni już zwalczyli tę pandemię, czy nie? No nie. No to po co ja mam kopiować od przegranych, od kogoś, kto robi coś ewidentnie źle, bo no, po owocach można poznać, że wszelkie ograniczenia, wszelkie restrykcje, które są nakładane, po prostu nie działają. I to politycy PiS-u również przyznawali w wywiadach, że to nie działa. I zapowiadali, nie, już więcej nie będzie, bo to nie działa. Po czym wprowadzane są kolejne jakieś obostrzenia. Co ważne, powiedzieli nam, że szczepienie ochroni nas przed zachorowaniem. Co więcej, bo zastosowali szantaż emocjonalny i powiedzieli, że zaszczepienie uchroni nas przed zakażeniem innych. Czyli szantaż emocjonalny polegał na tym, jeżeli kochasz swoją babcię, to się zaszczep, bo inaczej ją zarazisz i ona umrze przez ciebie. Taka była narracja. I co teraz? Teraz wychodzi na to, że szczepienia absolutnie nie hamują transmisji wirusa. Tak samo mogę, jako, nie wiem, powiedzmy, osoba zaszczepiona może się zakazić, może gdzieś pójść i też inną osobę zarazić. Nie hamuje absolutnie szczepienie tej transmisji. No więc w tym momencie pojawia się pytanie, a jaki jest sens w takim razie paszportów covidowych? Bo przecież ja dostaję ten paszport dlatego, że się zaszczepiłem, tak? To mam ten paszport i teraz mogę korzystać ze swobód obywatelskich, na przykład mogę sobie pójść do kina albo do restauracji. Jaki jest w tym sens? No i właśnie niestety dla rządu również się wysypali i ostatnio w jednym z wywiadów polityk PiS-u przyznał, że wprowadzenie certyfikatów tak naprawdę jest, cytuję, motywacją do zaszczepienia, ponieważ bez tego paszportu nie można korzystać ze swobód obywatelskich. Jak dla mnie, to jest podręcznikowa definicja dyskryminacji. Specjalnie ograniczono prawa, celowo, prawa, wolności, swobody obywatelskie, po to, żeby doprowadzić do procedury, która nie jest do końca przebadana, bo mamy gdzieś tam na grudzień 2023 chyba zakończenie badań, która jest wątpliwa, gdzie się nie dopuszcza głosów polemicznych do debaty publicznej, gdzie obowiązuje tylko jedna prawidłowa wersja, niepodważalna świętość, z którą nie można absolutnie nawet dyskutować. I do tego oni zmuszają nas, odbierając nam nasze wolności, odbierając nam nasze prawa. Po to wprowadzili paszporty covidowe i my jako Konfederacja mówimy stop, nie, stop paszportom covidowym. Drugi temat, który chciałem poruszyć, to jest edukacja. Zatrważająca sytuacja, tak samo jak w służbie zdrowia. Jedna najważniejsza rzecz. Wiceminister edukacji i nauki powiedział parę dni temu, i zacytuję, bo to jest tak genialne, że naprawdę nie warto parafrazować, tylko trzeba wręcz zacytować. Mam pełną świadomość negatywnych konsekwencji nauczania zdalnego. Ma świadomość. Natomiast w tej sytuacji naprawdę nie mieliśmy wyboru. Aby państwo mogło funkcjonować, musieliśmy się zdecydować na taki ruch, aby ułatwić funkcjonowanie sanepidu. Pytanie, czy Ministerstwo Edukacji i Nauki ma sygnały, że szkoły stanowią ogniska zapalne? Nie. Szkoły nie są punktem zapalnym, natomiast w sytuacji, kiedy stacje sanitarno-epidemiologiczne, zwłaszcza w największych ośrodkach miejskich, nie były w stanie wystawiać w terminie kwarantan, zwłaszcza wobec uczniów i ich rodzin, no taka sytuacja po prostu groziła paraliżem bardzo ważnego, zwłaszcza w okresie pandemii, działu administracji rządowej. Stąd nie mieliśmy wyboru i aby nie doprowadzić do przesilenia na tym odcinku, trzeba było zdecydować się na wprowadzenie nauki zdalnej. Czyli aparat państwa jest ważniejszy od młodzieży, jest ważniejszy od narodu, społeczeństwa. Przyszłość tych dzieci jest mniej ważna dla obecnego rządu niż wydolność administracji publicznej. Administracji, która się zajmuje nie tym, co powinna,
tylko rząd sam stworzył okoliczności, sam wymyślił problem, na który teraz bohatersko próbuje znaleźć rozwiązanie. Rząd sam wprowadził nakaz wystawiania izolacji, kwarantan. Sam narzucił tej jednostce administracyjnej tak wielkie obowiązki. I teraz utyskuje, że ta jednostka administracyjna nie wyrabia się. Jakie rozwiązanie? No to dzieci na zdalne. Przecież to jest antysocjalizacyjne. O ile więcej jest teraz depresji, problemów psychicznych wśród młodzieży. Te dzieci się inaczej zachowują. One przeszły do życia w internecie. To jest wirtualne, absolutnie życie, które będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. Więc widać, że państwo, aparat państwa jest dla obecnego rządu po prostu ważniejszy od nas. Od nas, od ludzi. Sami stworzyli te problemy. Sami teraz próbują uprawiać jakiś taki PR, że oni z tym walczą, że oni to zwalczają. Jak oni to zwalczają? Wspomniana przed chwilą ustawa Hoca, Lex Confident, czyli co? Wprowadzenie dyskryminacji, przerzucenie odpowiedzialności z państwa na pracodawców, na pracowników, tworzenie sytuacji, gdzie jeden pracownik donosi na drugiego, gdzie pracodawca sprawdza tajemnicę tak naprawdę lekarską, czy wiedzę na temat zdrowia swoich pracowników. Absurdalne, absolutnie absurdalne sytuacje. To jest rozwiązanie, którym rząd chce naprawić te wszystkie błędy, które popełnili? To jest wprowadzanie tak naprawdę przemocy państwa w stosunku do obywatela. No ale to jest już taka domena takich państwowców, socjalistów. W sensie oni muszą mieć kontrolę nad... Państwo jako aparat musi mieć kontrolę nad społeczeństwem. Oni chcą silnego, absolutnie silnego aparatu państwowego nad posłusznym narodem. Bo to dla nich ten aparat jest ważniejszy. I jaki mamy efekt po tych 2 latach pandemii? Lekarze nie leczą, nauczyciele nie uczą, przedsiębiorcy nie są w stanie prowadzić swoich przedsiębiorstw, nie są w stanie funkcjonować. Państwo swym aparatem uciska wręcz naród, a społeczeństwo kroczek po kroczku traci wolności i swobody obywatelskie. No i w tym całym obrazku, który narysowałem, jest jednak jakieś światełko nadziei. Ta koalicja narodowa, wolnościowa, konserwatywna, konfederacja, gdzie dla nas to silny i rozwinięty naród, czyli ludzie, relacje między tymi ludźmi. Wolności są ideałem społecznym. Nad wprowadzeniem takiego ideału społecznego codziennie pracujemy. Apeluję do państwa o wsparcie nas, o dołączanie do nas, bo tylko razem możemy zwyciężyć z tym pisowskim walcem. Dziękuję. Dziękujemy za głos w rozsądku panu Krzysztofowi Szymańskiemu. Jesteście tutaj? Brawa dla was, bo to wy tu jesteście najważniejsi. To dzięki wam jest osoba, która z nami tutaj jest, która zaraz wystąpi. Jeszcze zostając w temacie, o którym mówił pan Krzysztof, w temacie szpitali. Proszę mi powiedzieć, to już takie jest prawie że publiczne pytanie zadawane. Jak to jest, że ja nie mogę odwiedzić w szpitalu kogoś bliskiego, a telewizja Polsat przychodzi, filmuje i nie ma z tym problemu, tak? Proszę mi to wytłumaczyć, niech się znajdzie taki. Szanowni państwo, edukacja to jest temat sam w sobie i to, co wyczynia ten rząd, tak jak mówię już tu mój poprzednik, no negatywnie wpływa na naukę naszych dzieci. Ja tylko przypomnę, bo nie wiem, czy pan Krzysztof o tym wspominał, że minister nauki i edukacji mówił wcześniej, w zeszłym roku, znowu mówię o tej pamięci, którą mamy tak krótką, nigdy więcej lockdownu w szkołach.
On wie, z czym to grozi, z czym to się je. Wie, że jest więcej samobójstw, wie, że są depresje. Jak widać, słowo i tylko tyle. Szanowni Państwo, nie będę tutaj zbyt dużo mówił o edukacji, bo są lepsi ode mnie. Przywitajmy gorąco brawami posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Artura Dziambora. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za to, że zechcieliście tutaj przyjść i że chce się Wam tu jeszcze marznąć po tej pół godzinie. Proszę Państwa, przekaz jest dosyć banalny, ten, o którym my cały czas mówimy, ale my mówimy przecież o powrocie do normalności. Jak byłem w jednym z programów w telewizji z innymi gośćmi, tam powiedziałem, o co Wam właściwie chodzi, no to powiedziałem, no my po prostu chcemy powrotu do normalności tego z lutego 2020. Może to nie była pełna normalność, bo PiS wtedy też rządził, ale jednak było to tak, że mogliśmy jeszcze spokojnie, swobodnie żyć, podróżować, normalnie ze sobą rozmawiać, nie patrzeć na siebie spod byka, nie podejrzewać każdego z tu obecnych o bycie mordercą przez oddychanie. Niestety nie mamy tej normalności, ale wtedy, gdy mówiłem o tym, że my chcemy tego powrotu do normalności, siedział po drugiej stronie na Skype'ie pan Zandberg, jak usłyszał normalność, nie da rady, pan Budka, nie ma mowy, absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliby o czym gadać. Po prostu zwyczajnie nie mieliby co robić. I problem polega na tym, że my opozycję tą centrolewicową mamy jeszcze gorszą niż koalicję rządzącą. Pod względem tego zamordyzmu, tej chęci ograniczania nas, tej chęci zamykania nas w domach, tego przymuszania nas do tego, żebyśmy się szczepili. Za każdym razem opozycja wypowiada się bardziej zamordystycznie niż nasz rząd. Upadła ustawa Hoca, na szczęście. Upadła teraz Lex Confident. Na szczęście mamy zapowiedź, że już nie będzie dalszych kroków Prawa i Sprawiedliwości, żeby jakkolwiek nas zmuszać. Zobaczymy. W poniedziałek jesteśmy już w Sejmie, we wtorek i w środę mamy obrady. Zobaczymy, co następnego nam wymyślą. Ale obok tego cały czas musimy brać pod uwagę to, że dzieją się rzeczy cały czas absolutnie niedopuszczalne. Wciąż w mocy jest rozporządzenie ministra o tym, że będzie przymusowe szczepienie dla medyków, dla żołnierzy. Możliwe, że i będzie rozszerzone na nauczycieli, chociaż na razie minister edukacji się postawił. Wciąż w mocy jest rozporządzenie, na mocy którego kluby imprezowe, dyskoteki i inne tego typu miejsca są zamknięte, ponieważ są niebezpieczne. Niektóre z nich potrafią udawać puby i wtedy są otwarte. Więc jak dyskoteka teraz się nazywa pub, to jest wszystko w porządku. Ale jak była dyskoteką i byłaby dalej dyskoteką, to nie może być otwarta. Wciąż w mocy jest zamknięcie szkół, o którym już tutaj wspomniał pan Szymański, który mówił o tym, że szkoły są zamknięte i że nie ma żadnego powodu, żeby te szkoły były zamknięte. Po prostu ktoś stwierdził, że tak będzie lepiej. Mamy ponad milion ludzi na kwarantannach. Z tego miliona ludzi podejrzewam, że połowa to są dzieci, które po prostu dostały te kwarantanny dlatego, że jedna osoba w klasie miała koronawirusa, więc wszystkie muszą być zamknięte. Jak te osoby są zamknięte, to razem z nimi muszą być zamknięci rodzice, bo ktoś się musi tymi dzieciakami opiekować. Dlaczego podjęto decyzję, że klasy 1-4 mogą chodzić do szkoły, a klasy 5 wzwyż już nie? No z jednej strony oczywiście tłumaczenie logiczne jest takie, że dla tych dzieci w klasach 1-4 jest najciężej zorganizować zajęcia online. Ale prawda jest taka, że też przy okazji tym rodzicom, którzy opiekują się tymi dziećmi w klasach 1-4, ZUS musi wypłacić odpowiednio opiekuńcze. A na to opiekuńcze dla miliona dzieci, czy 2 milionów, 3 milionów nie ma. I to jest oczywiste, więc chodzi o pieniądze, a nie o żadne zdrowie. Także, szanowni Państwo, chciałem dosyć długo mówić o szkole, chociaż tutaj pan Szymański już powiedział, to powiem Wam tylko, że my regularnie zwracamy uwagę na to, że w ciągu tej pandemii, która trwa już teraz prawie 2 lata, mamy ponad 50-procentowy wzrost liczby stanów depresyjnych u dzieci i problemów psychologicznych. Mamy ponad 30-procentowy wzrost liczby prób samobójczych z roku na rok. To się nie wzięło znikąd. To się wzięło z tego, że szkoły zostały zamknięte. O edukacji można mówić bardzo długo. Ja w moim poprzednim życiu, zanim mnie wysłaliście do Sejmu, byłem nauczycielem przez kilkanaście lat. Teraz widzę ministra Czarnka, który stwierdził, że w związku z tym, że mamy pandemię, to mamy zajęcia online, ale żeby nie, to zajęcia online są dokładnie takie same,
i to jest taka sama oferta i właśnie dlatego musieliśmy obniżyć poziom egzaminu ósmoklasisty i matur, po to, żeby ci młodzi ludzie jakoś dali radę. Obniżyli poziom matur, zdawalność matur pozostała na takim samym poziomie, czyli 25% nie zdało. Jedna osoba na cztery osoby nie zdała matury w tym roku covidowym, kiedy szkoły były wszystkie zamknięte. Nic się nie zmieniło, ta statystyka jest cały czas taka sama. Można oczywiście dążyć do tego, że matury będą polegały na kolorowaniu drwala, ale można też sobie uświadomić, że na tym nie polega szkoła. Wszyscy tam udają. Nauczyciele robią wszystko, żeby nikt nie odkrył tego, że te zajęcia online nie są tym, czym powinny być. I oczywiście jest mnóstwo nauczycieli, którzy wychodzą z siebie, żeby dać jak najlepszą ofertę, ale wszyscy są świadomi, że to nie jest to. Dyrektorzy udają, że te szkoły funkcjonują tak, jak powinny. Uczniowie udają, że się uczą, bo dla nich to jest wygodne. Dla młodego człowieka, który ma tyle czasu, po części jest to może i wygodne. Natomiast to się niestety będzie na nas odbijało. I dzisiaj najlepszą, najmądrzejszą decyzją, jaką można by było podjąć, to jest po prostu wyjść z tego szaleństwa, wpuścić wszystkich, wpuścić dzieci do szkół, wrócić do normalności, otworzyć kluby, zakończyć tę pandemię, zrezygnować z tej ustawy, która była wprowadzona, zakończyć stan epidemii, co pozwoliłoby nam do powrotu do normalności, żeby rząd za chwilę nie musiał wymyślać tarczy 18.0, żeby nie trzeba było stworzyć jakiegoś antyinflacyjnego projektu, który jest proinflacyjny, tak jak ten, który ostatnio został uchwalony. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której po prostu się cofamy w czasie do lutego 2020. To wcale nie jest tak daleko. Ja jeszcze pamiętam ten czas i chciałbym bardzo, żeby moje dzieci żyły w takim normalnym świecie. Ja przyjechałem dzisiaj tutaj z całą rodziną i słuchajcie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się... Dziękuję. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w szkołach, ja się cieszę, że moje dzieciaki mają po 2 lata, nie po 12. Bo może będą miały szansę jednak żyć normalnie, w normalnej szkole, gdzie nie zauważą, nie będą pamiętały tego czasu, który jest teraz. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że przyszliście posłuchać nas wszystkich i że wytrzymujecie na tym ziombie. Także pozdrawiam i zdrowia wszystkim życzę. Dziękuję. Dziękujemy posłowi jeszcze raz. Artur Dziambor przed momentem. Szanowni Państwo, poseł mówił, że wszyscy udają, znaczy, że jedni udają, że leczą, inni udają, że się uczą. Ja myślę, że można by powiedzieć więcej. No, rząd udaje, że chyba rządzi, tak? Albo jak mówił klasyk, rząd rżnie głupa. A dlaczego tak sądzę? Bo wmawia nam się o straszliwej pandemii, a mam tu przygotowane parę takich drobnych statystyk, żeby Państwa nie zanudzać. To na przykład zajęta ilość łóżek covidowych, powiedzmy rok do roku, mówię o roku styczeń 21, a styczeń 22, no to w styczniu 21 tych łóżek covidowych było znacznie więcej zajętych niż w tym roku. Podobnie, proszę Państwa, rzecz ma się, jeśli chodzi o szczepienia, tak? Tak jak już tu wcześniej była mowa, że szczepienie miały pomagać, tak? Na ten moment to są dane ze stycznia, z końca stycznia, 57% osób zaszczepionych to są osoby zarażone, a 43% osób to są osoby niezaszczepione. Bardzo ciekawa statystyka, jeśli chodzi o pogotowia i o wyjazdy, czyli liczba wyjazdów do chorych. Mówi się, że jest zapaść służby zdrowia, że musimy się szczepić, że musimy siedzieć w domu, musimy się oszczędzać. Nie możemy chorować, bo służba zdrowia jest niewydolna. Szanowni Państwo, w roku 2019 było 3 345 tysięcy wyjazdów, a w roku 2021 3 330, czyli o 145 tysięcy było mniej wyjazdów do chorych. Więc ja się pytam, gdzie jest ta zapaść, tak? Szanowni Państwo, ale to nie tylko służba zdrowia, bo tak jak wcześniej była mowa, generalnie to rzutuje na całe nasze życie gospodarcze. Ma to związek też z naszym życiem społecznym. I teraz na scenę prosiłbym mojego kolegę Adama Lotkowskiego z Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna, który jest przewodniczącym na okręg 26, okręg Gdynia-Sopot. Przywitajmy go brawami. Przepraszam bardzo, Gdynia-Słupsk, oczywiście. Dzień dobry, szczęść Boże Państwu. Szanowni Państwo, skandaliczne działania rządu w sprawie tak zwanej pandemii COVID-19 oznaczają zapaść zdrowotną Polaków.
powszechne problemy z uzyskaniem leczenia, masowe testowanie, które zawyża statystyki zachorowań oraz sprawia, że już około 1 000 000 Polaków jest na kwarantannie. Do tego dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów. Czy tak powinien nas traktować polski rząd? Czy powinien wprowadzać bezprawne obostrzenia? Czy powinien nakazywać bez żadnych podstaw naukowych noszenie maseczek oraz brania udziału w eksperymentach medycznych? Czy powinien wprowadzać długotrwałe tak zwane nauczanie zdalne, które przecież oznacza zapaść edukacji? Każdy, kto ma dzieci w wieku szkolnym, chyba widzi to wyraźnie. Czy polski rząd powinien kompromitować Polskę na arenie międzynarodowej i zamiast dogadywać się z innymi państwami na stopie międzyrządowej, to czy powinien doprowadzać do stawienia nas przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak się to stało ze sprawą kopalni w Turowie? Czy powinien doprowadzać do tego, że za całą tą sprawę mamy zapłacić już nie 30 milionów euro, a ponad 100? Jeśli chodzi o gospodarkę, to dowiedzieliśmy się na własnej skórze, jak na nią działają wprowadzane przez rząd lockdowny poszczególnych branż, jak działają masowe kwarantanny. Ten rząd doprowadza do ogromnego zubożenia społeczeństwa. Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego po spisie powszechnym wynika, że rok do roku w ostatnim czasie liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie rośnie o około 20% rocznie. To około 400 tysięcy Polaków rocznie, którzy zaczynają żyć poniżej standardu zapewniającego zdrowie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb. A dane te są jeszcze sprzed tego potężnego wzrostu cen, jaki obserwujemy. Rząd PiS-u również swoją polityką odpowiada za rekordowy wzrost cen prądu, gazu, paliwa i rekordowej inflacji. Rok temu prezes Narodowego Banku Polskiego zapewniał, że jeśli już coś nam zagraża, to deflacja. A teraz już inflacja według oficjalnych danych przekroczyła 9%. Jak duży jest rzeczywisty wzrost cen, to każdy z nas może przekonać się, patrząc na paragon, wychodząc po wyjściu z zakupami ze sklepu. Ten rząd zabija polskie przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo, z badań przeprowadzonych na zlecenie rejestru dłużników BIK Info Monitor wynika, że bankructwa w tym roku obawia się co piąta polska firma. Są to w większości małe firmy zatrudniające do 49 osób. Prawie połowa badanych odpowiada, że przyczyną są zmiany prawno-podatkowe. A zmiany te, jakie nam ufundował rząd PiS-u, czyli tak zwany Polski Ład, przez nas nazywany Nowym Wałem, tak dodatkowo skomplikował system podatkowy, że z jego wdrożeniem mają problemy nie tylko przedsiębiorcy, ale też ZUS-y i urzędy skarbowe. Prezes Kaczyński w zeszłym roku powiedział, że tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą stracić na Polskim Ładzie. Dziś widzimy, że straty te ponoszą przede wszystkim przedsiębiorcy, ale też nauczyciele, urzędnicy, policjanci, a nawet posłowie. A tak naprawdę wszyscy na tym tracimy. Czy tak powinien zachowywać się polski rząd? Szanowni Państwo, ten rząd niszczy Polskę, niszczy Polaków. Jedyne, co w tej chwili naszym zdaniem powinien zrobić, to skończyć się kompromitować, przestać uprawiać antypolską politykę, przestać niszczyć naszą ojczyznę i podać się jak najszybciej do dymisji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Adamowi Lotkowskiemu z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, pomału zbliżamy się do końca, aczkolwiek patrzę, że słońce świeci, więc może jeszcze nie kończmy, nie wiem. Szanowni Państwo, teraz wystąpi osoba i to jakby no chciałbym szczególnie Państwu ją przedstawić, bo powiem Państwu, nie jest prosto wyjść i mówić, a szczególnie nie jest prosto jakby się odkryć. Więc dlatego tak trudno jest, żeby otwartym tekstem wypowiadali się, czy to nauczyciele, czy to lekarze, czy to prawnicy. Dobrze wiemy, że jest różna sieć powiązań, tak, że nie jesteśmy do końca niezależni, tak, więc no, jakby każdy teoretycznie przynajmniej czymś może ryzykować. Szanowni Państwo, za to, co się dzieje, w dużej mierze odpowiada przemysł farmaceutyczny, szeroko pojęty, który przedkłada zyski nad naprawdę zdrowie ludzi. Szanowni Państwo, ten przemysł farmaceutyczny drenuje rządy i mówi im, co mają tak naprawdę robić. Dobrze wiemy, że na leczenie COVID-a są leki, nie będę tu przytaczał nazw, tak, ale wszyscy żeśmy o tym słyszeli. Dużo można mieć też pretensji do głównie mainstreamowych
stacji telewizyjnych, stacji radiowych, bo to one jakby powodują strach i to one no, rozpętały to piekło. Strzępy wolności możemy znaleźć w tak zwanym drugim obiegu. Kiedyś to był drugi obieg, teraz dzięki Bogu mamy internet i każdy, kto chce zobaczyć, jak wygląda druga strona, zrobi to bez żadnego problemu. Szanowni Państwo, lekarze, którzy mają niewdzięczną rolę i jedni zachowują się bardzo nie w porządku, inni wręcz przeciwnie, i ci, którzy mają godność, szacunek sami do siebie, często są no jakby wyrywani i poddawani pod sąd izby lekarskiej. Dlatego szanowni Państwo, tym bardziej z dużym szacunkiem przyjmijmy lekarza, który nie boi się Państwu przedstawić, jak to wygląda od zewnątrz, nie boi się, że tak powiem, wystąpić tu przed nami. Przywitajmy brawami pana, już mówię, pana Michała Kolczyka. Zapraszamy! Na początek chciałbym powiedzieć, że... Bliżej mikrofon. Na początek chciałbym powiedzieć, że nie jestem związany politycznie w żaden inny sposób z Państwem. Występuję to we własnym imieniu, ale także w imieniu pewnej grupy ludzi, która w ostatnim czasie zebrała się i w bardzo krótkim czasie spowodowała, że powstało to spotkanie, ten event, który przede wszystkim nie ma służyć dzieleniu. Zabawa polega na tym, że tak naprawdę ja tu nie jestem dla żadnego protestu. Chodzi tylko o to, że znaleźliśmy się w bardzo dziwnej sytuacji. A moja idea jest taka, że chciałbym, żebyśmy za pół roku potrafili sobie spojrzeć w twarz. Dramat polega na tym, że różne dziwne działania od 23 miesięcy trwające powodują, że zaszczuliśmy się, rzucono się wzajemnie na siebie, jesteśmy obrażani, opróbani, druga strona gryzie pierwszą, pierwsza drugą. Powstała wielka nienawiść, a nie ma to największego sensu, ponieważ jeżeli naszym wrogiem jest wirus SARS-CoV-2, to dlaczego my stajemy się dla siebie sami wrogami? Pierwsze naczelne, żeby nikt nie próbował nam to insynuować. Wirus SARS-CoV-2 istnieje. Wirus SARS-CoV-2 zaraża. Wirus SARS-CoV-2 powoduje ciężkie przebiegi chorobowe i wirus SARS-CoV-2 zabija, tak? Natomiast na początek miałbym dla Państwa takie proste zadanie. Proszę wziąć kalkulator, jeżeli ktokolwiek posiada. Proste działanie polegające na tym, że wpiszmy sobie liczbę 106306 i podzielmy sobie na 702. Z tego podziału wyjdzie taka prosta liczba 151,43, a następnie należy ją podzielić przez magiczną liczbę 380. Dlaczego magiczną? Powiem za chwilę. Po tym magicznym podziale otrzymacie Państwo liczbę 0,398. Możemy zastosować jeszcze drugi manewr, podobny zabieg, liczbę 5,038,332. Znów podzielmy przez 702 i otrzymamy liczbę 7241. I kolejny magiczny podział przez 380, otrzymujemy liczbę 19. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Uwaga, to są liczby z oficjalnego źródła Ministerstwa Zdrowia, podane wczoraj, mogę pokazać. Także to nie jest żadne źródło magiczne. I teraz idea polega na tym, że opowiadają się różne dziwne rzeczy, natomiast najbardziej wstrząsającą rzeczą jest to, że żyjąc w demokratycznym kraju, tak, demokracja podobno to jest taki ustrój, w którym szanuje się różnorakość poglądów, liczymy się z tym, że każdy ma prawo mieć jakąś opinię. Okazuje się, że zwykłe wyjście przed publiczność jest jakimś wyrazem nadzwyczajnej odwagi i nie wiadomo czego, tak jak gdybyśmy mieli tutaj jakąś wojnę, okupację, jak gdyby zagrażał jakiś wróg, jak gdybyśmy musieli się kryć przed kimkolwiek. Przepraszam, nie jestem przestępcą, nie boję się.
I chciałbym, żeby ktokolwiek słucha, wziął pod uwagę fakt, że nie jesteśmy w narracji sprzed 1989 roku. Nie życzę sobie więcej żyć w sytuacji, w której jakiś pierwszy sekretarz jakiejś dziwnej partii nakazuje jeden sposób myślenia, jedna partia, jeden wódz, jeden cel, jeden naczelnik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Życzę sobie świata, w którym mój syn, moje dzieci i ja sam będę żył i będę miał prawo do wyrażenia swojej opinii. Opinii opartej na faktach. Cokolwiek Państwu powiem, będą to rzeczy, które są dostępne wszędzie, ze źródeł mainstreamowych, tak jak te statystyki, których oczywiście nikt nie bierze pod uwagę, nikt nie chce tego liczyć, nikt nie chce tego pokazywać, w ogóle już nie telewizja. I zabawa polega na tym, że chciałbym, żeby wreszcie zaczęto rozmawiać merytorycznie, ponieważ merytorycznej rozmowy nie ma. W telewizji istnieje tylko jeden przekaz, nie wpuszcza się innego przekazu. Najgorsze jest to, że ludzie, którzy podają się za ekspertów, negują ekspertów, którzy rzeczywiście są ekspertami. Najlepszym przykładem jest pan dr Robert Mallory, to jest twórca i jeden z głównych inicjatorów powstania technologii, na której oparte są szczepionki Moderny i firmy BioNTech Pfizer. Nie wypowiadam się jeszcze w tej chwili na temat tych preparatów, zostawił to na później. Natomiast jeżeli ktokolwiek neguje opinię doktora Mallory'ego, to ma bardzo wielką odwagę i zabawa polega na tym, że niestety pan doktor Mallory został ostatnio zbanowany na Twitterze. 500 tysięcy ludzi zostało pozbawionych jego opinii, tylko dlatego, że Twitter wie lepiej, jak produkuje się preparaty i co one oznaczają dla społeczeństwa, niż doktor Mallory. No, wspaniali ludzie, tak? W związku z tym chciałbym sytuacji takiej, w której rozmawiamy o faktach, tak? Że nie zamyka się usta ludziom tylko dlatego, że z jakiegoś powodu mają inne zdanie i próbują je wyrazić w oparciu o fakty. Proszę Państwa, całą wielką siłą nauki zawsze było to, że nauka nie zna prawdy. Nigdy. Każdy, kto zajmuje się nauką, historią nauki i tak dalej, kto zadał sobie kiedykolwiek trud zbadania jakiegokolwiek zjawiska, wie jedno. W nauce prawda nie istnieje ostateczna. Wiemy coraz więcej, coraz bardziej przybliżamy się do różnej wiedzy. Natomiast jeżeli ktokolwiek twierdzi, że wirus SARS-CoV-2 jest nowym wirusem, pojawił się w 2019 roku, to z samego tego faktu wiemy, że bardzo niewiele wiemy. Natomiast w tej chwili pojawia się w telewizji, w mediach narracja taka, która mówi, że jest grupa wspaniałych ludzi, którzy potrafią na ten temat powiedzieć wszystko, cała reszta się myli, cała reszta się w błędzie, a twórca technologii, na której oparte są te preparaty, też nie wie, o co chodzi, ponieważ skąd ma wiedzieć? Przecież on jest twórcą, tak? Teraz przejdźmy do tych liczb, tak? Czy wiecie Państwo, co one oznaczają? Liczba 6306 oznacza liczbę zgonów, które są notowane przez Ministerstwo Zdrowia od samego początku pandemii, a liczba 702 oznacza 702 dzień tego czegoś, tak? 4 marca mieliśmy pierwszy przypadek, 702 dni upłynęło tego momentu. Jeżeli teraz Państwo podzielicie tą liczbę 6306 na 702, otrzymamy liczbę 151. Jest to liczba dzienna zgonów w Polsce na COVID-19. Wstrząsające, tak. Współczuję każdemu człowiekowi, który umiera. Współczuję każdej rodzinie, która straciła kogoś bliskiego. Natomiast właśnie to, o czym mówili Państwo wcześniej, sugeruję, żebyśmy wzięli ten fakt pod uwagę, ponieważ jeżeli podzielimy tą liczbę przez 380, a jest to taka pewna ciekawa, magiczna liczba, ponieważ w Polsce istnieje 380 powiatów, w tym powiaty miejskie, a Polaków, jak tam ostatnio policzono, jest 38 milionów, coś tam 100 ileś tysięcy, przyjmijmy, że 38 milionów, tak? Czyli po podziale przez 380 otrzymujemy liczbę dobową zgonów na populację 100 tysięcy i wynosi ona 0,4. Nie komentuję liczby. Niech każdy sobie wyrazi opinię, co ona może oznaczać. Natomiast jeżeli z faktu, że w ciągu doby w populacji miliona ludzi umierają 4 osoby, uwaga, współczuję, przeżywam tragedię, ponieważ jestem lekarzem, nienawidzę zgonów, nienawidzę śmierci, nienawidzę cierpienia i tego wszystkiego. Ale jednocześnie, proszę Państwa, jeżeli z tego faktu wyciągniemy wnioski takie, że cała reszta tej populacji z tego miliona, gdzie umierają 4 osoby, 999 996 osób ma przestać żyć, mamy do końca chować się, mamy do końca izolować się 2 metry i tak dalej, nasze dzieci mają zostać skończonymi kretynami. Przypominam Państwu, że to już jest czwarty rok,
kiedy nasze dzieci są w wirtualnej edukacji, ponieważ zaczęło się strajkiem nauczycieli na wiosnę. Potem mieliśmy 13 marca ostatni dzień, w którym dzieci poszły do szkoły. Potem to już zeszły rok, to zostawiam bez komentarza i mamy pełzający lockdown edukacyjny w tym roku. To jest czwarty rok. W tym roku poszli na studia ludzie, którzy przez 3 lata nie chodzili do ogólniaka praktycznie w ogóle. Oni zostali studentami, ja się pytam studentami, czego? Co mogą wiedzieć, jaki jest zakres wiedzy? Ci ludzie, proszę Państwa, zostaną lekarzami, inżynierami, muzykami, będą legitymowali się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, ale jaka będzie ich wiedza? To społeczeństwo będzie ich potrzebować. O chorobach psychicznych i różnych innych przypadłościach emocjonalnych. Nie chcę nawet mówić, bo ja to widzę na co dzień. Włos dęba się stawia każdemu, kto to widzi. Tragiczny stan zdrowia, tragiczny stan wykształcenia, stanu emocjonalnego. Ja już nie wspomnę o epidemii otyłości. Otyłość zabija, otyłość kaleczy, otyłość powoduje trwałe, negatywne konsekwencje i powoduje, że ci ludzie będą kalekami nawet w wieku 20 lat. Taką fundujemy sobie młodzież. Rozmawiałem z nauczycielem WF-u, który prowadzi lekcje WF-u przez telefon. Proszę Państwa, 2 lata temu w żadnym kabarecie tego to by nie przeszło, ponieważ nikt by nie uwierzył w coś takiego, że nauczyciel WF-u będzie uczył dzieci przez telefon. Przeżyliście to? Przeżyliśmy. Mój 7-letni syn praktycznie od połowy grudnia jest w pełzającym lockdownie lub bezpośrednio lockdownie, uczy się przez telefon. Proszę Państwa, nie wiem jak ta edukacja wygląda, ale dochodzą do tego bardzo dziwne zjawiska w sytuacji takiej, gdy na przykład któreś dziecko nie wyłączyło mikrofonu, a przypadkowo rodzice zaczęli się kłócić przy użyciu bardzo różnych dziwnych wyrazów i nagle wszystkie dzieci dowiedziały się, że mama z tatą może rozmawiać w zupełnie inny sposób, tak? Dźwięk odkurzacza albo fakt, że pani padł internet, to już są takie szczególiki, które może nie mają znaczenia, ale wyobraźcie sobie Państwo, kogo my będziemy mieli, tak? Kiedy te dzieci nauczą się czytać, kiedy nauczą się zbierać wiedzę, ale przełóżmy to nawet na inną edukację, tak? Od 2 lat lekarze, tak jak było tu zaznaczone, zwłaszcza młodzi, są skazani na teleporady bardzo często lub jakąś tego typu formę leczenia. Ja się pytam, kiedy oni zbiorą wiedzę, w jaki sposób? W jaki sposób lekarz może nabyć wiedzy, nie badając pacjenta, nie oglądając go, nie widząc jego twarzy? Tak? Takich przypadków jest więcej, także nie jestem niczym wrogiem, nie chcę nikogo krytykować, natomiast zastanówmy się jako społeczeństwo, będziemy musieli ze sobą żyć razem, będziemy musieli dalej patrzeć sobie w twarz. Jeżeli dzisiaj spowodujemy sytuację, gdy będziemy wyrzucać z pracy za to, że ktoś jest niezaszczepiony, nikt się nie interesuje tym, że ta osoba może zostać pozbawiona środków do życia. Czy tego chcemy? Czy ktoś jest tak obrzydliwy, tak niemoralny, że może spowodować fakt wyrzucenia kogoś z pracy, pozostawienia go bez środków do życia całej rodziny, tylko po to, że chce zrealizować jakiś projekt? Ja rozumiem, że jest pewien problem, ponieważ jeżeli weźmiecie Państwo znowu statystyki Ministerstwa Zdrowia, według wczorajszych danych ministerstwo zakupiło 96,5 miliona preparatów służących jako szczepionki. Podano z tego 52 miliony, do rozdysponowane jest 45 milionów. No jest to pewien problem dla ministerstwa, nie licząc tego, że 700 ponad już tych preparatów zostało zniszczonych. Konkluzja jest taka, proszę Państwa, że postarajmy się przede wszystkim przestać między sobą gryźć, walczyć, ponieważ to jest cel, który nie wiem komu przyświeca, ale komuś na górze, który na pewno chce skorumpować i zniszczyć społeczeństwo. Jesteśmy bardzo bliscy tego, że niedługo, proszę Państwa, nikt na nikogo nie będzie patrzył, nikt z nikim nie będzie rozmawiał. Nasze dzieci 2-3-letnie nie będą znały twarzy człowieka. Jak będą potrafiły żyć w tym społeczeństwie? Kiedykolwiek, tak? W zeszłym roku urodziło się najmniej dzieci po wojnie. Najmniej dzieci, pomimo tych wspaniałych projektów, 500+, 600+, 1000+ i tak dalej, nie ma dzieci. Dzieci brakuje, tych dzieci zabraknie, tak? Od 250 lat na świecie odbywa się depopulacja, ale w zeszłym od 2 lat jest to pociągnięte w drastyczny sposób. 50 kilka lat temu na świecie statystycznie każda kobieta rodziła, bo to się liczy na kobietę, 4,7 dziecka. W tej chwili 2,4 na całym świecie. Jedynie Afryka jest kontynentem, na którym dzieci rodzą się na tyle dużo, żeby uzupełnić straty. 2,08 dziecka potrzebujemy, aby zrównoważyć populację. W Polsce ten wskaźnik jest grubo poniżej 2.
Co to oznacza? Za kilkanaście lat będziemy społeczeństwem starych ludzi z grupą młodych ludzi, którzy nie będą się do niczego nadrabiać, bo nie będą mieli edukacji, nie będą potrafili niczego, będą bali się każdego i większość z nich będzie miała otyłość albo jakieś inne przypadłości ortopedyczne lub wszelkie inne, które spowodują, że nie będą się nawet nadawać do pracy fizycznej. Przed tym przestrzegam i proszę Państwa o to, żebyśmy przestali walczyć ze sobą, żeby nikt na nikogo nie był wrogiem, żebyśmy rozważyli wszystkie za i przeciw. Natomiast jeszcze w odniesieniu do wszystkich tych preparatów, proszę Państwa, mamy oficjalne strony. Jest oficjalna strona firmy Biontech, tej firmy, która stworzyła tak zwaną szczepionkę Pfizera. Pierwszym niedopowiedzeniem, delikatnie mówiąc, było fakt, że od początku, pamiętajcie Państwo, była to szczepionka firmy Pfizer. Nie, jest to szczepionka stworzona przez firmę Biontech. Firma Biontech jest firmą niemiecką, jest transparentną firmą. Od początku można było analizować całe portfolio tej firmy. Można analizować cały projekt, który nosi nazwę od początku Lightspeed, prędkość światła. Szef firmy na stronie firmy mówi, że ich celem było od początku stworzenie w błyskawicznym tempie szczepionki, która będzie dostępna na całym świecie. W błyskawicznym tempie. Nie komentuję sprawy, natomiast proszę Państwa, kiedyś, i to jest dostępne na stronie szczepionki.info, na stronie państwowej, naszej Ministerstwa Zdrowia, można obejrzeć i wydrukować sobie, jak wyglądał dotychczas proceder tworzenia tego typu preparatów, podobnie jak leków. Ten proceder zajmował od 10 do 15 lat. Preparat firmy Biontech został stworzony w takim tempie, że 12 stycznia 2020 roku szef firmy przeczytał artykuł w gazecie Lancet i uruchomił projekt, który, proszę Państwa, doprowadził do tego, że mamy w badaniach cztery fazy, tak? 27 lipca 2020 roku podano pierwszy preparat w ramach tak zwanej trzeciej fazy. We wrześniu, kiedy podano ten preparat po raz pierwszy Europejczykowi, a już ten preparat w grudniu był dostępny w Polsce, ale w listopadzie został dopuszczony do obrotu. Nie komentuję sprawy, natomiast zostawiam każdemu, kto ma zdrowy rozsądek, rozważenie, czy ta technologia jest na pewno bezpieczna, czy można ją serwować każdemu, a przede wszystkim, czy można do niej zmuszać. Jeżeli ktoś chce, jestem człowiekiem, który jest zwolennikiem wolności, każdy ma prawo zrobić, co uważa. Natomiast próba zmuszania ludzi do przyjmowania preparatów o nieznanym długofalowo efekcie. Dlaczego długofalowo? Ponieważ minęło zaledwie półtora roku od podania pierwszej dawki w ramach badania trzeciej fazy. Badanie trzeciej fazy jest naprawdę początkowym etapem, kiedy cokolwiek zbieramy, a tak jak było już wcześniej powiedziane, 2023 rok to jest pierwsza firma, która udostępni badania i długofalową ocenę jakości tych preparatów. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że one są bezpieczne, odwołuję się jeszcze raz do Roberta Malorego. Jest to człowiek, który jest najbardziej kompetentną osobą na świecie, który opowiada i wie, na czym polega technologia, na której oparte są te preparaty. Można wejść na stronę firmy Biontech, można sobie obejrzeć, można popatrzeć na to coś i ten preparat, proszę Państwa, jest terapią genową. Jest wprost narysowany, opisany fakt, jak wygląda ten preparat. Nie będę Państwa zanudzał szczegółami, natomiast jeżeli obejrzycie, ten preparat jest złożony z czapeczki CAP, za którą znajduje się region nietranslacyjny, potem znajduje się gen kodujący białko spike, potem znajduje się kolejny region nietranslacyjny, za tym wszystkim znajduje się taki region poli. A cokolwiek to znaczy, każdy, kto się zna na jakiejś, powiedzmy, genetyce w zakresie szkoły średniej, zrozumie to coś, jest to na rysunku, jest to opisane. Wszystkie te dane są dostępne. Natomiast w opisie dopuszczenia tego preparatu przez Komisję Europejską możecie Państwo przeczytać, że właśnie substancją działającą jest gen kodujący białko spike. Czyli nie jest to klasyczna szczepionka taka, jak dotychczas mieliśmy, które są oparte na jakimś rodzaju antygenu, czy w formie wirusa, są takie jak w szczepionce polio, czy w jakieś fragmenty wirusu. Jest to stricte terapia genowa, która początkowo miała być stosowana na tej zasadzie, że preparat miał być tylko w miejscu podania. Potem każdy wiedział, że ten preparat wędruje po organizmie. Jakie mogą być szkody? Tego jeszcze nie wiemy, są pewne sugestie. Nie twierdzę, że te preparaty nie pomagają. Proszę Państwa, te preparaty na pewno działają. Widzimy odpowiedź humoralną, są przeciwciała. Można obejrzeć skutki tego czegoś. Natomiast, proszę Państwa, wiele leków działało, które okazały się lekami przynajmniej dla części pacjentów niebezpiecznymi. Odwołuję się do przypadku talidomidu.
To był preparat, którego skutki jeszcze teraz funkcjonują, ponieważ rodziły się dzieci, matek w ciąży, które brały ten preparat, które były pozbawione kończyn. Jeden z ciekawszych przypadków z tego wieku jest przypadek preparatu Vioxx. On był szeroko reklamowany jako bardzo bezpieczny preparat, przeszedł wszystkie fazy. Wszystkie fazy badań i ten preparat został dopuszczony do ogólnego obiegu, a był stosowany tylko i wyłącznie dlatego, że był bardzo bezpieczny. Okazał się być niebezpieczny, został wycofany. Musimy być ostrożni we wprowadzaniu wszelkich nowych technologii. Trzeba być rozważny. Nie wolno podejmować decyzji, które są niebezpieczne, a już na pewno nie wolno do nich zmuszać. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś uważa, jestem za tym, żebyśmy próbowali ratować się, żebyśmy rozważali, ale rozmawiajmy, dopuszczajmy ekspertów różnych, dopuszczajmy ludzi takich jak Robert Marory. Ten człowiek niedawno sobie zadałem trud słuchania tego wykładu. 2 godziny 36 minut słuchałem człowieka, który opowiadał od początku do końca, jak zostało to stworzone. Jest to dostępne na internecie, może tego słuchać każdy, może słuchać tego lekarz, ktokolwiek, kto chce, niech wysłucha takich ludzi. Tych, którzy nie są przeciwnikami. Robert Mallory nie jest przeciwnikiem, natomiast przestrzega przed radosnym i nieskrępowanym stosowaniem technologii, która jest jeszcze nieznana. On tego nie wie, to kto to może wiedzieć, tak? W związku z powyższym nie chcę Państwu już zajmować czasu, natomiast przestrzegam przed tym. Natomiast idea moja jest taka, żebyśmy przede wszystkim Państwo nie pozwolili się zaszczuć, nie pozwolili się napuścić jednych na drugich, nie pozwolili dopuścić do sytuacji, że zaczniemy żyć w dwóch społeczeństwach. Pierwsze będzie społeczeństwem lepszym, a drugie będzie społeczeństwem gorszym. Jeśli ktoś chce takiego świata, to proszę mi powiedzieć, jak dalej może to funkcjonować. Dlatego wszystkie działania tu Państwa i kogokolwiek, po każdej ze stron, czy ktoś jest zaszczepiony, niezaszczepiony, ktoś jest za, przeciw i tak dalej, niech służą do tego, żebyśmy Państwo, my jako społeczeństwo, postarali się żyć razem. Zwłaszcza, że przykłady innych krajów, jest na przykład dostępny bardzo ciekawy wywiad z szefem doradców premiera Izraela. W Izraelu podano już po 4 dawki tych preparatów i ten mężczyzna mówi wprost wielokrotnie. Wywiad trwa pół godziny, rozmawia z angielskim dziennikarzem, mówi wprost. Preparaty nie zmieniają transmisji. Pacjenci zaszczepieni, niezaszczepieni transmitują tak samo wirusa. Chorują. Izrael, który ma 9,5 milionów populacji, przewiduje, że w najbliższym czasie zachoruje od 2 do 4 milionów ludzi. To są ich przewidywania. Więc proste pytanie brzmi, czemu ma to służyć, tak? I facet, bardzo ciekawy sposób zapytany, a bardzo ciekawy jest tytuł tego całego wywiadu, który brzmi We have made mistake, popełniliśmy błąd. I najgorszym błędem, mówię, jest zamknięcie edukacji, zwłaszcza, że dla nas Żydów edukacja jest wyjątkowo ważna. Ten człowiek mówi, przyznaje wprost, popełniliśmy błąd zamykając edukację. Mówi, że nie zmienia to transmisji wirusa, w związku z tym wszystkie opowiadania o tym, że paszporty covidowe, inne rzeczy spowodują, że ten wirus nie będzie transmitowany, jest to nieprawda, to już negują wszyscy. Dlaczego Wielka Brytania otworzyła się? Dlaczego mądre kraje typu Dania, Norwegia, obecnie Szwecja sprawiły, że wycofują się z wszystkich tych obostrzeń? Czy oni są głupsi od nas? Czy oni są głupsi od naszych ministrów? No raczej nie podejrzewam, także no, premiera Wielkiej Brytanii, szefów takich państw jak Norwegia, Dania, nie podejrzewam o to, żeby to byli nieodpowiedzialni ludzie, dlatego słuchajmy innych, natomiast prowadźmy swoją własną drogę, nie dajmy się zaszczuć i rozmawiajmy sobie, spróbujmy przywrócić normalność, zanim dojdzie do tego, że staniemy się takimi wrogami, że już po prostu nigdy to będzie nie odzyskania, nasze dzieci zostaną skończonymi idiotami na całe życie. Przestrzegam przed tym i organizujmy się, pomagajmy sobie, wybaczajmy sobie. Wybaczajmy sobie, to jest najważniejsze, tak? Żeby nikt nie był dla nikogo wrogiem, nie jesteśmy wrogami dla siebie. Leczmy się, pomagajmy sobie, pójdźmy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten głos rozsądku, ale także nadziei, że te czasy lepsze jeszcze wrócą. Szanowni Państwo, czyli tak jak powiedział mój przedmówca, nie dajmy się dzielić. Zacznijmy rozmawiać, zacznijmy od siebie, od swoich bliskich, od swoich rodzin, bo tylko tak możemy to jakby rozwinąć na większą skalę. A niestety jesteśmy podzieleni na wielu polach i można tu wymieniać na jakich, ale to nie jest czas ani miejsce. Szanowni Państwo, brawa dla Was, że tu jesteście, że dotrwaliście.
tak się składa, że to już jest koniec, znaczy koniec tego spotkania oczywiście, a nie koniec czegoś innego. I żeby z jednej strony może być smutno, z drugiej no optymistycznie, no jakby optymistycznie dlatego, że to się w końcu skończy, tak? No bo się skończyć musi, bo to nie może trwać w nieskończoność. Więc tak jak tutaj pan doktor powiedział, inne kraje już to wprowadzają, tak? Szczególnie skandynawskie, więc już do tej normalności to wraca, tak? I mam nadzieję, że my też szybko jakby doszusujemy do tych państw i nie będziemy zmagali się z jakimiś no, irracjonalnymi zachowaniami. Ale chciałem zwrócić jeszcze już zupełnie na koniec na jedną taką no, uwagę mam i tu się posilę pewnym tekstem, żeby też państwo jakby no, nie dali się do końca zwieść, że jeśli to wróci do normalności, to że już tak będzie zawsze. Znaczy tak oczywiście może być, ale chciałbym jakby przytoczyć jeden dokument. Jest to dokument Rady Europejskiej, czyli to nie jest żaden jakiś tam, można by tam powiedzieć, że ktoś coś sobie napisał, ktoś sobie coś wymyślił, jakiś bloger, youtuber, nic z tych rzeczy. Proszę Państwa, 1 grudnia zeszłego roku 194 państwa, czyli członkowie WHO, porozumiało się w sprawie rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną. No brzmi, można by powiedzieć, całkiem normalnie, może i nawet wspaniale, że tu będzie coś ustalone. Tylko jak ja coś takiego czytam, to mi się zapala czerwona lampka, czy jakby nad naszymi głowami nie chcą załatwić czegoś bez no jakby naszego udziału i naszej obecności. I harmonogram ma wyglądać tak, że w marcu tego roku się to ciało spotka, za rok ustalą pewne rzeczy, jakieś ustalenia zapadną, tak by to coś w roku 2024 podpisać. Mają być tam różne tematy, jak profilaktyka pandemiczna, jak odporność na przyszłe pandemie, reagowanie, silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne. I ja nie wiem na przykład, czy za tym nie będzie się kryło na przykład przymus szczepień dla wszystkich, tak? Ja tego nie wiem, tak? Sobie tego nie życzę, ale dlatego uczulam Państwa, żeby śledzić, patrzeć na ręce polityków, bo to oni, jakiś rząd, nie wiem jaki, będzie to albo podpisywał, albo to odrzucał. Dlatego, Szanowni Państwo, ja nie mówię, na kogo macie głosować. Znowu, jak mantrę, powtarzam, mamy krótką pamięć. Pamiętajcie dzisiaj, kto chce nas zniewolić, kto chce podziału, a kto chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla Was. Jeszcze raz wielkie brawa dla organizatorów, tak? Którzy no dzięki nim, tak? Dzięki tym dwóm panom, którzy stają tutaj za mną, tak? Którzy przygotowali wszystko, może trochę pogody nie przygotowali, no ale z drugiej strony nie było najgorzej. Szanowni Państwo, tak jak mówię, wolałbym bym się z Państwem no, spotykać w mniejszych okolicznościach przyrody. Mamy to co mamy. Musimy, że tak powiem, żyć nadzieją, o której pan doktor mówił. Miłujmy się, zostańcie z Panem Bogiem. Do widzenia.